żeby zgarnąć tą oto koszulkę. Siema, tu Grabo z tej strony. W końcu znajdujemy się w pięknej Gdyni, mojej ukochanej Gdyni, naprawdę Gdynia z moim sercu od zawsze. Dzisiaj przyjechaliśmy na mecz Krajowej Grupy Spożywczej Arki Gdynia kontra Dziki Warszawa. Będzie fajny mecz i ja będę dzisiaj skakał, moi drodzy, będę dzisiaj skakał między pierwszą a drugą kwartą, więc mam jakieś półtorej, dwie minuty na wykonanie, myślę, 3-4 wsadów. Zaraz śmigam się rozgrzewać, mamy pół godziny do meczu. Naprawdę jestem podekscytowany, bo nie wiem czemu, ale słuchajcie, Arka Gdynia od zawsze jakoś w moim sercu mi była bliska, nie mam pojęcia, może dlatego, że wiele lat temu tutaj przyjeżdżałem do rodziny i przyjeżdżam i tak jakoś podobały mi się barwy, podoba mi się morze, w ogóle podoba mi się Polska. Pamiętajcie, ja zawsze doceniam, że Polska jest super, zwiedziłem cały świat, naprawdę wam mówię, że Polska jest super. Ja zaraz wskakuję w buty, do skakania, rozgrzewam się i zaczynamy mecz. Game time. A, pisaliśmy, że mam cię przeskoczyć. Dobra, to słuchaj, od razu będziesz w logu i do ciebie leci pytanie, jaki wynik meczu dzisiaj obstawiasz? Szczerze sercem za Arką, ale coś czuję, że tutaj Dziki mogą namieszać sporo. Nie wiem, może koło 75 do 83. Słuchajcie, jaram się, ponieważ ja, wiecie, o zawsze chciałem iść do wojska. Zawsze chciałem iść do wojska. I to był mój jakiś taki, no nie wiem, po prostu zawsze chciałem iść do wojska. Jak widzę żołnierzy, widzę kogoś z marynarki wojennej, widzę kogoś i tak dalej, w mundurze wojskowym, to po prostu mi się oczy zapalają, robią jak 5 złotych. Proszę bardzo, tutaj mamy dzisiaj panów i uwaga, 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 ale kipa. I wiecie, co mam ochotę krzyknąć? Polska górą, tak, tak na maksa, ale no nie będę tutaj siupy robił. O, ale... To może kogoś w mundurze dzisiaj przeskoczysz? Bardzo chętnie. Słuchajcie, mamy tutaj Krzysztofa z marynarki. O, Akademii Marynarki Wojennej. Elegancko, ja to bardzo szanuję. Polska górą, piąteczka. Krzysztof tutaj docenia, ogląda, kibicuje. Ja również, także dziękuję bardzo. Mamy 6 minut do końca pierwszej kwarty. Już jestem taki, można powiedzieć, rozgrzany. Poskakałem sobie w korytarzu. Jak zganiesz co najmniej dwóch koszykarzy, to dostajesz prezent. Dawaj. Marchewka. Tak jest. Pluta. Tak jest. Dobra, to czekaj, lecimy na bonus. Ten pan po prawo. Boguski. Ten. Lidaj. Ten. Alfon. Ten. Rycaniuk. Ten. Wołoszyn. Nie, no panie, no piąteczka. Proszę bardzo, piąteczka, elegancko, super. Co to jest za pan, ten po prawo? Tak jest. Ten z tyłu? Tak jest. Proszę cię bardzo. Oglądam cię. Każdy short oglądam. O, no to będziesz teraz na shortcie, patrz. Dobra. Kolega, wszystkich znasz? Prawie wszystkich. Niemożliwe. Niemożliwe. No to kto to jest? Który? Adrian Bogucki. Dobra, jedziemy dalej. Bryce Alford. Seth Liday. Grzegorz Kamiński. Stefan Kenić. Kacper Marchewka. Dziękuję, dobranoc. Król! Mamy króla! Mamy króla! Proszę o, bardzo, dziękuję! Piąteczka. To tu? Tak. Marchewka. Okej. Okay. Pluta. No i brawo! Proszę bardzo, leci lista. Proszę bardzo. Andrzej Pluta. Ten pan. Adam Kutaniuk. No i pięknie, brawo! Proszę bardzo, proszę bardzo. Dzięki. Olford. Okej, okay. Ten pan. Adam Kutaniuk. Dobra. Jedziemy dalej, bo zna. Ten pan? Seth Liday. Ten pan? Adrian Bogucki. Ten pan? Bartłomiej Kłosy. Brawo! Ej, leci gifcik. Proszę bardzo, proszę. Król! Oglądam cię, oglądam każdy filmik. A obserwujesz? O,
nie mam Instagrama, ale ogólnie obserwuję. Słuchajcie, nigdy nie sądziłem, że będę aż taką inspiracją dla młodych ludzi. Wiecie, na samym początku, jak zaczynałem trenować, to zwracałem tylko uwagę na wsady, jakby robiłem wsady i to było dla mnie najważniejsze. Biegiem czasu, jak moja historia, to, że jako młody chłopak, nie wyszło mi w koszykówce, a spełniam się we wsadach i to może kogoś zainspirować, to dla mnie po prostu to nie było takie... w sensie nie wiedziałem, że to kogoś może w jakiś sposób zmotywować, zainspirować, a to, że teraz dzieciaki podbijają, zbijają piątkę, mówią, że wiecie, że się inspirują, że oglądają i tak dalej, dla mnie to jest niesamowita energia, niesamowita motywacja i takie spełnienie się, wiecie, wsady wsadami, ale to jeśli komuś mogę zrobić uśmiech na twarzy, jeśli ktoś może obejrzeć, zmotywować się i pokochać koszykówkę w jakiś sposób przez moje filmiki, przez moją historię, to jestem naprawdę tak spełniony, że to jest po prostu cudo, to jest po prostu cudo. Nie wiem co więcej powiedzieć, po prostu dziękuję, że oglądacie. Jedziemy z tym dalej. Zakończenie tego materiału z meczu. Mam nadzieję, że podoba się cały materiał, podoba mi się mecz. Jeśli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę, suba. I słuchajcie, tak jak wczoraj widzieliście, że zgarnęliśmy autografy wszystkich zawodników. Żeby zgarnąć tą oto koszulkę z autografem wszystkich zawodników Arki Gdynia, wystarczy, że napiszecie, który autograf jest dla Was najcenniejszy. Który autograf zawodnika jest dla Was najcenniejszy i dlaczego. I to tyle. Subskrybujcie, pozdrawiam, trenujcie ciężko. Cześć!